Szkoła Główna Mikołaja Kopernika i Narodowy Bank Polski rozpoczynają rekrutację na roczne studia podyplomowe MBA. Potrzebna jest nam nauka na światowym poziomie, także student po zakończeniu takiej nauki czy MBA będzie mógł pokazać wykaz tych, którzy wykładali i to będzie na całym świecie odnotowane. Zgłoś się już dziś. Więcej informacji na akademia.nbp.pl oraz sgmk.edu.pl. Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Lamański i dziś witam Państwa w kolejnym naszym wywiadzie jak co czwartek. Dziś moim i Państwa gościem jest Adam Suraj, mój redakcyjny kolega, redaktor portalu Obserwator Gospodarczy, ale co ważniejsze także autor dwóch raportów na temat Korei Południowej. Raportów, które zostały opublikowane na naszym portalu i dlatego też dzisiaj będziemy o tym Państwie rozmawiać. Witam Cię, Adamie. Kłaniam się nisko i Tobie, Filip, i słuchaczom. Adamie, profesor Marcin Piątkowski mówi o złotym wieku w Polsce, mówi, że Polska jest europejskim liderem wzrostu. Niewątpliwie sukces gospodarczy naszego kraju jest bardzo duży na przestrzeni ostatnich 30 lat, o czym zresztą profesor Piątkowski szczegółowo opowiadał w jednej rozmowie, którą z nim przeprowadziłem. Niemniej jest jeszcze jeden kraj, którego sukces gospodarczy jest chyba jeszcze bardziej imponujący niż sukces Polski. I mowa tutaj o Korei Południowej. I tutaj należy zadać pytanie, jak duży był to sukces gospodarczy, wyrażony między innymi we wskaźnikach? Więc tutaj posłużę się wieloma przykładami, bo trudno sobie aż uważam wyobrazić tak bez żadnych danych, bez żadnych porównań, jak ogromny był to skok gospodarczy. Więc na początku cofnijmy się te 6 dekad do tyłu, jesteśmy gdzieś mniej więcej lata 50., 60., nawet 60. Przenieśmy się do Korei Południowej. Jeżeli byśmy zobaczyli, jak wygląda Korea, to byśmy się przerazili. Bieda na niesamowitym poziomie. Korea Południowa po wojnie koreańskiej, czyli w latach 50., była dochód na mieszkańca w Korei Południowej był tak 2,5 razy mniejsza niż w Polsce. W państwie, które było zdewastowane przez II wojnę światową, które miało potem potem kwestia przesiedleń, zniszczeń. I tak w porównaniu do Korei Południowej byliśmy w sumie całkiem bogatym krajem, bym tak powiedział. Inny problem Korei to było to, który wskazuje na jak biedny był to kraj, jak źle funkcjonujący, to weźmy za przykład budżet. Ponad połowa budżetu Korei Południowej stanowiła pomoc zagraniczna. Bez tej pomocy zagranicznej budżet tego państwa by się po prostu zwyczajnie nie spiął i nie byłoby w stanie zapewniać najbardziej podstawowych usług, jakie państwo musi świadczyć, jakoś by tych dotyczących bezpieczeństwa swoich obywateli. Co więcej, wszyscy już postawili wówczas na Korei Południowej krzyżyk. To, że ten kraj pozostanie biedny, było dla wszystkich oczywiste. Amerykanie pogodzili się z tym, że najprawdopodobniej będą dopłacać do ich budżetu, tak jak z Afganistanem, tak mniej więcej do końca świata będą dopłacać. Sami ekonomiści byli również podobnego zdania. Przykładowo, wybitna keynesistka Joan Robinson była swego czasu w latach 60. w Korei Północnej i Południowej. I tak. Ona doszła do takiego wniosku, to był jeszcze ten moment, kiedy te Korei mniej więcej szły równo gospodarczo. Ona doszła do takiego wniosku, że Korea Północna bardzo prężnie się rozwija i kiedyś Korea się znowu zjednoczą, ale to zjednoczenie będzie polegało na tym, że Południowa dołączy do Północnej i tam również zostanie wprowadzony ten socjalizm. Więc takie były ogólnie czasy. Korea Południowa była biedna i miała pozostać biedna po wsze czasy. Co się jednak stało? Obecnie sytuacja zaś prezentuje się tak, że Korea Południowa jest rozwiniętym gospodarczo krajem, który w ostatnich dekadach przygonił wiele państw, które najprawdopodobniej nawet kiedyś dokładały się na pomoc dla Korei. Weźmy choćby Wielką Brytanię. Jeżeli prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego się sprawdzą, to już w tym roku Korea Południowa przegoni Wielką Brytanię. PKB per capita wyrażone w parytety siły nabywczej Korei Południowej wyniesie $56,7 tysięcy. Natomiast Wielkiej Brytanii wyniesie $56,5 tysiąca dolarów. Faktycznie trzeba przyznać Brytyjczykom, że w ostatnim
latach starali się dać fory Koreańczykom, a to najpierw Brexit, a to potem postanowiono, że świetnym pomysłem jest wprowadzenie jednocześnie ogromnego programu pomocowego dla wszystkich i obcięcie podatków. Ku zaskoczeniu wszystkich nie skończyło się to dobrze. Faktycznie, ale i tak nawet biorąc to pod uwagę, uważam, ale że nawet robi porównując to wrażenie. To, nawet porównując to, w ramach czasowych, o których my mówimy, przecież Korea była jednym z najbiedniejszych państw świata, tak, a tak, Wielka tak. Brytania była imperium ciągle no upadającym, ale jednak imperium. Minęło 60 lat i się role trochę odwracają nam. No tak, no właśnie. Niedługo może to właśnie Brytyjczycy będą wyjeżdżać do Korei Południowej na truskawki zbierać czy coś. Więc to pokazuje skalę. Oczywiście też Korea Południowa jest bogatsza od nas i od wielu innych krajów Europy, jak Hiszpania, Portugalia, Czechy. Więc obecnie kraj ten pod względem ekonomicznym ma się naprawdę czym chwalić. Do tego warto też zaznaczyć, że to jest kraj, który ma swoje własne marki. Kiedyś to może ktoś kiedyś w tych latach 60. to na przykład zjadł rybę, która pochodziła z Korei. Albo ryż, ale nawet nie wiedział, że to było koreańskie. Teraz każdy kojarzy Samsunga. To jest światowa marka. Mówimy przecież o kraju, który kiedyś był wyłącznie krajem rolniczym. Teraz słynie z zaawansowanych technologii. Do tego my możemy ich jeszcze kojarzyć z między innymi energetyki jądrowej. Więc no właśnie, naprawdę ale niesamowita sprawa. Coś musiało stać za tak dużym sukcesem, bo właśnie 60 lat temu to był kraj rolniczy, a dzisiaj mamy Samsunga, ale Samsung nie jest jedyny, jest przecież LG, jest energetyka jądrowa, jest Hyundai, jest Kia, to są globalne brandy i to nie robiące tandetę, tylko naprawdę niezłe produkty. 60 lat przeszliśmy z gospodarki, którym dobrem luksusowym była jedna krowa, do gospodarki, która jest światowym potentatem wzrostu. No to teraz należy zadać sobie pytanie, co stało za tym sukcesem, że Korea jest tam, gdzie jest? Więc jak to, czynników było wiele i były różnorodne, ale skupię się na moim zdaniem na najważniejszych. Po pierwsze, koreańskie państwo. Nie wiem, na ile trafne jest nazwanie go przedsiębiorczym, ale na pewno można go nazwać prorozwojowym państwem. Od lat 60. Tamtejszy dyktator uznał, że kwestia wzrostu gospodarczego dla Korei to jest rzecz kluczowa. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli Korea nie rozwinie się gospodarczo, to może w przyszłości z tą północą przegrać. I z tego powodu rozpoczęto wtedy program, który w tekście określam mianem Wielkiego Pnięcia. Na czym to polega? Otóż w przypadku wielu biedniejszych państw jest ten problem, że wszyscy w nich zakładają, że żyją w biednym kraju i raczej prędko się to nie zmieni. Powoduje to na przykład to, że jeżeli mamy, powiedzmy, inwestora i on się zastanawia, czy postawić na prostą pracę chałupniczą, czyli po prostu kupujemy materiały, rozsyłamy po ludzi, na przykład ci szyją buty, no to albo założyć fabrykę. No to jasne, że się zdecyduje za każdym razem, w każdej sytuacji na pracę chałupniczą, bo jak jest praca chałupnicza, to są tylko koszty zmienne. To można zmieniać do woli, popyt nie ma większego znaczenia. Jak stawiam fabrykę, to mam jeszcze koszty stałe, które musi mi w jakiś sposób, muszę na tyle dużo tych butów sprzedać, żeby mi się te koszty stałe pokryły. I w przypadku biednych krajów, no, wszyscy zakładają, że nieprędko się to zmieni, że kraj dalej będzie biedny, że nie będzie tego popytu na te buty, no i inwestują w pracę chałupniczą. Tamtejszy rząd postanowił to zmienić, zdobywając inwestycje zagraniczne, w tym między innymi środki od Japończyków, co biorąc pod uwagę stosunki między Koreą Południową a Japonią, to było jak na tamte czasy wielkie halo. Po drugie, samemu przekonując przedsiębiorstwa do dużych inwestycji. Czasami były to kwestie nawet siłowe, gdzie dyktator koreański potrafił zamknąć przedsiębiorcę, jeżeli ten nie chciał po prostu wykonać jego rad, znaczy posłuchać się jego rad. I co ważne, co uważam, że jest niezwykle ważne, ważne jest to, że ta dyktatura, co prawda prorozwojowa, co podkreśla na przykład Marta Kitley, w końcu upadła. Dyktatura jest w stanie, moim zdaniem, zapewnić
określony wzrost w krótkim okresie. Weźmy nawet już Związek Radziecki był w stanie wygenerować całkiem niezłe stopy wzrostu gospodarczego w tych pierwszych planach pięcioletnich. No, oprócz tego pierwszego. Tamten to był katastrofą akurat. Ale była w stanie. Ale w długim okresie dyktatury nie służą innowacjom, reformom, zmianom społecznym i na końcu zawsze kończą, tak jak Związek Radziecki w latach 90. na przełomie lat 80. i 90. Korea się zliberalizowała, stała się liberalną demokracją, otworzyła się na handel, gdzie przez długi, długi czas była na niego zamknięta. I uważam, że to jest też niezwykle ważna rzecz. W Chinach nadal mamy na przykład do czynienia z dyktaturą, która według wielu już teraz stanowi coraz większy problem, coraz bardziej utrudnia ten wzrost gospodarczy. A są badania, które potwierdzają to, że w długim terminie brak demokratycznych struktur obniża wzrost gospodarczy. I wskazuje na to choćby jeden z dwóch najbardziej znanych, ale i uważam też wybitnych ekonomistów naszych czasów, czyli Robinson i Acemoglu. Drugi czynnik to edukacja. Dla Koreańczyków nie dość, że edukacja miała ogromne znaczenie kulturowo, bo w kulturze konfucjańskiej bardzo dużą uwagę się do tego przywiązuje, do edukacji. To nie dość, że było to przywiązanie, to szły za tym realne działania. Koreańczycy nie dość, że zaczęli wydawać znaczne środki na edukację. Nawet to tyczy się czasów dzisiejszych. Przykładowo na edukację wyższą wydają około 1% PKB, gdzie w krajach OECD średnia to 0,5%. I do tego wydają bardzo dużo na sprzęt, na zajęcia dodatkowe i tak dalej. W latach 90. przekazywano na ten cel około 8% PKB, czyli mniej więcej 25% dochodów gospodarstw domowych, rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych. Teraz obecnie Korea, jeżeli chodzi o edukację, nie ma praktycznie konkurentów. Jeżeli chodzi o wskaźnik skolaryzacji na studiach wyższych, jest on najwyższy na świecie. Jeżeli chodzi o wyniki testów PISA, czyli tych testów, które mają tam sprawdzić umiejętność czytania, matematyki i przedmiotów ścisłych bodajże, nie pamiętam nigdy tego, ścisłych. Są trzeci na świecie, byli w 2018 roku. I jeżeli chodzi o edukację, nie mają w sobie równych, a kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o poziomie PKB per capita danego państwa. I trzeci czynnik to jest, kultura pracy w pewien sposób. Koreańczycy pracują bardzo długo. Jak wskazywałem we swoich raportach, średnio Koreańczycy pracują rocznie ponad 2000 godzin. Dla porównania, mniej więcej tyle samo pracuje się w Indiach i Chinach, gdzie te kraje są znacznie, ale to znacznie biedniejsze od Korei Południowej. Jeżeli zestawimy to na przykład już z Niemcami, no to tam pracują nieco ponad 1300 godzin, czyli około 700 mniej. To jest jakby ogromna warto podkreślić, różnica. Że co do zasady im bardziej rozwinięty kraj i bogatsze społeczeństwo, tym mniej się chce pracować. A tu tak, mówię o bardzo bogatym kraju, który pracują tyle, ile kraje goniące. Tak, i to jest najlepsze, że to i tak jest lepiej, bo kiedyś Koreańczycy pracowali jeszcze dłużej tak naprawdę. Kiedyś to nie pracowali ponad 2000 godzin, tylko 2500. To co mówię, no, naród stachanowców. Więc to, no dobra. Co również myślę. To mamy te czynniki i one wyglądają świetnie, jak opowiadasz o nich. Wygląda to wspaniale, natomiast taki sukces zawsze ma jakąś cenę. I tutaj w sumie możemy przejść tak płynnie do twojego drugiego raportu, mianowicie do raportu o demografii Korei Południowej. I to się wydaje ta cena tego wzrostu gospodarczego, bo z tego co wiem, z tego co opisywałeś, Korea, gdy zaczynała swój marsz ku bogactwu, miała jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą dzietność na świecie, a teraz ma jedną z najniższych albo najniższą dzietność na świecie i to różnica jest gigantyczna. To jest ta cena, tak? Jak rozumiem, za wzrost gospodarczy. No, lepiej wyjaśnijmy jedno, jak duży ten spadek, bo to też trudno sobie wyobrazić bez przykładu. Więc w latach 60. wskaźnik dzietności wynosił 6. To oznacza, że jeżeli każda kobieta rodziłaby z taką częstotliwością w ciągu swojego życia, jak
sposób, w jaki zaobserwowano w tym 1960 roku, to by urodziła 6 dzieci. To jest niewyobrażalne, przynajmniej dla mnie, że mówimy o przeciętnej kobiecie, więc wiele kobiet, wiele, urodziłoby znacznie więcej. To tak swoją drogą. Obecnie najnowsze dane mówią o wskaźniku dzietności na poziomie 0,78. Gdyby on się podwoił, Korea Południowa i tak miałaby ogromny problem z populacją, dlatego że wskaźnik, dopiero wskaźnik 2,1 zapewnia prostą zastępowalność pokoleń, czyli to, że populacja ci nie spada w twojego kraju. Jest to wskaźnik najniższy na świecie. Co więcej, Korea ma ten wskaźnik od 2013 roku i broni go rok w rok i co jest najlepsze, nie udałoby się jej to pewnie, gdyby nie to, że ten wskaźnik jeszcze przez ten cały czas spadał. To jest, mówię, no, ewenement. Ale warto dodać, żeby to osadzić też w rzeczywistości, w Polsce się dużo mówi o katastrofie demograficznej, o fatalnej sytuacji demograficznej. W Polsce wskaźnik dzietności waha się między 1,3 a 1,4, tak co do zasady. My mówimy o niespełna 0,8, więc to pokazuje, jak to jest gigantycznie niska dzietność. A to, jak to jest związane ze wzrostem gospodarczym, no to jest wiele przyczyn. Po pierwsze, Koreańczycy wydają bardzo dużo na edukację. To prawda, tylko to powoduje, że wychowanie dziecka jest bardzo, ale to bardzo drogie. Dzisiaj spotkałem się z takimi informacjami, które na Twitterze podlinkował Krzysztof Marmiński, za co mu bardzo dziękuję. Otóż pekiński think tank postanowił przeprowadzić badanie odnośnie, ile kosztuje wychowanie dziecka w danym kraju. Przebadali kilkanaście krajów i pierwsza w rankingu miejsce przypadło Korei. Koszt wychowania dziecka od urodzenia do 18 roku życia wynosi praktycznie ośmiokrotność produktu krajowego na mieszkańca, dokładnie 7,8. Dla porównania, kraj, który znajduje się na drugim miejscu pod względem kosztowności, czyli Chiny, mogą się pochwalić kosztem na poziomie 6,7-krotności PKB na mieszkańca, dokładnie 6,9. I jeszcze dla porównania, żeby dodać, we Francji na przykład to jest ponad 2-krotność PKB na mieszkańca. Tyle kosztuje wychowanie dziecka. Więc mówimy no, o ogromnej różnicy. To powoduje, co jest oczywiste, że ludzie młodzi, którzy zaczynają karierę i nie zarabiają tak dużo jak w późniejszym wieku, nie chcą rodzić dzieci, bo boją się, że ich nie będzie na to stać. A później to mogą na przykład nie móc zwyczajnie rodzić dzieci. A na początku to mówię, no to jest problem kosztów. Inny problem to jest to w ogóle, jak połączyć rodzinę i pracę. W Polsce dużo ludzi na to narzeka, mówi, że jest to trudno. To co ma powiedzieć Koreańczyk, który pracuje przeciętnie, pracuje dłużej od Polaka. Jak on ma połączyć sobie rodzinę i pracę, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że wiele kobiet musi zrezygnować z pracy w momencie urodzin. Z tego co pamiętam, około w ostatnich latach to było około 40% kobiet musiało zmienić miejsce zamieszkania po urodzeniu dziecka. Bo a to przedsiębiorstwo nie jest przygotowane na coś takiego, a to no, taka kultura, że... Miejsce zamieszkania czy miejsce pracy musiało zmienić? Miejsce pracy, przepraszam, miejsce pracy. To się, o, przepraszam. No to nie, aż tak źle to nie jest. Musiała zmienić miejsce pracy. Bo mówię, a to po części kultura, która nakazuje zmienić miejsce, zająć się dzieckiem na full etat kobiecie. To wszystko powoduje, że wychowanie dziecka jest bardzo, bardzo kosztowne. Do tego też warto pamiętać nie tylko o takich kosztach bezpośrednich, ale też alternatywnych, nie? Że jeżeli kobieta zdecyduje się na wychowanie dziecka, no to nie będzie miała, to jej zarobki spadną i zatrudnienie w dłuższym okresie również. Bardzo często właśnie narodziny dziecka, nawet w takich krajach, które są znacznie lepiej przystosowane pod, na przykład skandynawskich, gdzie łączenie tych dwóch rzeczy jest znacznie łatwiejsze niż w Korei. Urodzenie dziecka negatywnie wpływa na zarobki kobiety i szanse na zatrudnienie w długim okresie. To co dopiero jak mówimy o Korei Południowej.
No to jakie są w takim razie perspektywy? No bo tu by należało też o tym wspomnieć. No, jeśli mówisz, że od 2013 czy tam 2014 roku, tak, czyli 10 lat, Korea jest niechlubnym liderem pod względem niskiej dzietności i cały czas się to pogłębia i młodzi Koreańczycy nie chcą mieć dzieci, raczej bym nie zakładał, że nagle będą wrócą do wskaźnika 3, 4, 5 dzietności, tylko raczej będą w tych okolicach. Nawet jeśli się uda to poprawić, to dalej pewnie będzie koło jedynki, czyli bardzo mało. No więc Korea bardzo szybko się starzeje. Z danych OECD wynika, że jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. Pytanie, jakie są perspektywy dla koreańskiej gospodarki? Czy ta złota era wzrostu zostanie zakończona? I też idąc dalej, jakie wnioski może Polska wyciągnąć? Bo Polska wydaje się być trochę taką wersją light Korei, to znaczy sukces gospodarczy gigantyczny, może nie tak duży, ale problemy z dzietnością również nie są najmniejsze. To najpierw powiem na pierwsze pytanie. Niestety nie mam szklanej kuli, a w przewidywania jestem słaby. Jak próbowałem ustalić zakłady sportowe, no to nie szło mi to najlepiej, ale więc tutaj nie stawiałbym na jakąś konkretną przyszłość, zwłaszcza, że z tą Koreą, jak z tym wzrostem będzie, głównie ze względu na to, że jeszcze nie wiemy o tym po prostu, bo to jest w ogóle sytuacja wyjątkowa w dziejach ludzkości. Jeżeli patrzymy, jak populacja zmieniała się na przestrzeni lat, to mniej więcej od tego momentu rodzenia kapitalizmu mamy cały czas stabilny i dosyć wysoki wzrost populacji, oczywiście w perspektywie historycznej. I pojawia się pytanie, teraz w ogóle się pojawiają czasy, w których ta populacja w niektórych krajach może zacząć stabilnie przez dekady spadać. I co się wtedy stanie? No właśnie trochę problem polega na tym, że nie wiem, na przykład w pracy Charlesa i Jonesa, w której analizuje on, próbuje stworzyć model dla takiej sytuacji, w której mamy ten stały, ujemny przyrost rzeczywisty, pokazuje, że jeżeli wprowadzilibyśmy ten taki przyrost do takich tradycyjnych modeli wzrostu gospodarczego, no to gospodarka w tym momencie zaczyna znikać, po prostu znika. Głównie dlatego, że takie modele były, modele wzrostu, którymi się na co dzień posługujemy, były tworzone z myślą o tym, że ten przyrost rzeczywisty jest zawsze dodatni, bo to była dla ludzi oczywista sprawa. Więc jak to się skończy w przypadku Korei, trudno jest to określić. Na pewno będzie to w pewien sposób problematyczne, bo trzeba będzie odpowiednio się zająć systemem emerytalnym, służbą zdrowia, kwestiami z przystosowaniem w ogóle pracy do pracy ludzi starszych, co na przykład w przypadku Polski jest pewnym problemem, ale to swoją drogą, więc czekają przed nimi wyzwania, jak sobie poradzą. No, przekonamy się. Jeszcze przez te najbliższe lata sądzę, że Korea dalej będzie cudownie rosnąć, a potem dopiero no, zacznie być powoli wystawiana na te testy wynikłe z starzenia się oraz spadku populacji. Odnośnie Polski, czy coś z takiej sytuacji Polska może wyciągnąć? To jest uważam, interesujące pytanie, czy coś może. Uważam, że tak. Głównie odnośnie jednej rzeczy, o tym, jak sobie nie radzić z podnoszeniem dzietności. Bo w Korei Południowej sposobem na podnoszenie dzietności było najłatwiej. Postanowiono postawić na najlepsze środki, czyli najłatwiejsze, czyli po pierwsze dajemy pieniądze za urodzenie dziecka. Na przykład w Seulu za narodziny dziecko rząd przyznaje ci jakieś określone środki, więc takie, nie wiem jak to nawet nazwać, taki prezent za urodzenie dziecka. Taki super, skądś to znamy, nie? Tak, właśnie planują wprowadzić takie coś, że jak ktoś ma małe dziecko, to dostaje na niego jakąś określoną sumę co miesiąc. Kojarzę, że coś takiego było podobnego w Polsce jakiś czas temu wprowadzone, nie przypominam sobie nazwy. Tak, na taki pomysł na przykład wpadli oryginalny. Jeszcze zaczęli robić kampanie edukacyjne, na przykład, że są takie tablice, jest napisane, gdzie są te dzieci. A, przepraszam, tutaj mi się akurat kraj pomylił, to akurat Polska, ale też tam były takie programy edukacyjne i wszystkie z nich spaliły na panewce. I uważam, że jeżeli z czegoś Polska może się nauczyć faktycznie w przypadku Korei, do tego jak nie radzić sobie z dzietnością. Że sposoby na radzenie z dzietnością w stylu edukacja, że warto mieć dzieci, co się dzieje z tymi dziećmi, dawanie środków, one mogą nawet
tymczasowo przynieść poprawę. Na przykład więcej tu tymczasowo faktycznie podniosło tą dzietność, z tego co mi wiadomo, ale nie są to sposoby na podniesienie w długim okresie, czego akurat Korea, która wydała na te wszystkie, na wiele programów ponad 200 miliardów dolarów, tak, miliardów, jest świetnym przykładem moim zdaniem. I w sumie to uważam, że byłaby ta lekcja dla Polski. No zobaczymy, jak nam się uda z tym poradzić, bo problemy demograficzne podobne. Warto dodać, że Korea ma największy na świecie wskaźnik robotyzacji w przemyśle. Polska jest daleko w tyle, więc to daje Korei trochę przewagę. Z kolei jeśli w przypadku Polski, tak dodam od siebie, w przypadku Polski chyba Polska ma większą możliwości przyciągania imigracji niż Korea, jest mniej krajem zamkniętym. W związku z tym może ta sytuacja w przypadku Polski nie będzie taka zła. Zobaczymy, czeka nas też wspólna przyszłość Polski i Korei, między innymi przy atomie, między innymi przy wydatkach zbrojeniowych, także zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ja bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Od razu jeszcze na koniec dodam, że jeśli są Państwo zainteresowani raportami, o których rozmawiamy, to są one dostępne na portalu Obserwator Gospodarczy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Adam Suraj, redaktor portalu Obserwator Gospodarczy. Dziękuję Ci, Adamie, za rozmowę. Ja również Ci dziękuję i Tobie, i wszystkim Państwu za wysłuchanie.